jest 8 rano, punkt 8 rano, 5 minut temu wyjechaliśmy za Blijak, nasz apartament, pokój, tak to nazwijmy, faktycznie, kurde, znaczy, znowu, czego można, no dobra, ale czego można się było spodziewać po 17,67 euro? Warunki będą spełnione, które były opisane. No tak, no rozumiem, że warunki miały być. Generalnie laska napisała, że będzie Wi-Fi, co jest istotne dla nas, bo ja pracuję chociażby codziennie trochę, tak, musimy tam ustalać trasy, różne rzeczy sprawdzamy w internecie i w ogóle kontaktujemy się z różnymi osobami. No a tutaj było tak, że Wi-Fi po prostu się rozłączał, łączył i znowu wyłączał i generalnie nie dało się za bardzo skorzystać. Co? No i też sam pokój był taki malutki, bym powiedział. Nie, w ogóle, że był malutki, jeszcze było jakby spokojnie, bo wiesz, pokój w tym starej wieży był mały generalnie. No też, tak. Natomiast chodziło o to, że po prostu nie dało się nic zrobić kroku, żeby nie wszyscy nie słyszeli a, tego. Tak. Nie spuścić bąka, żeby cały dom tego nie słyszał. I, tak. Półtora piętra niżej pani właśnie brała prysznicę po prostu, albo w ogóle miałeś takie coś jak w nocy, ona wchodziła do kibla i otwierała sobie drzwi do swojego pokoju. Ja myślałam, że do nas, wchodzi w ogóle. Naprawdę? Tak. Przestraszyła w nocy. Nie, w ogóle tego nie słyszałem, ale słyszałem w nocy naprzeciwko gościu przyszedł wieczorem, jak tam zasypialiśmy. No generalnie, faktycznie ten dom był taki, że w ogóle... Zero prywatności, jakikolwiek. Tak. Także jedziemy. Plan jest Albania i zobaczymy, jak to wygląda. Sami nie wiemy, czego się spodziewać. Wszyscy piszą, zachwycają Albanię. Zachwycają się Albanią, tak. No ale wszyscy zachwycali się Sarajevem. Podgoricy. No i znowu, kurde, no niewiele się różni tak naprawdę ta Podgorica od Bośni, od tych miast, nie? No zobacz. Są te bloki po prostu takie ruina. Chociaż to są, wiesz, takie przemysłowe, nie? Znaczy, wiesz, dobrze też pokazać, że Czarnogórek nie są tylko piękne widoczki. Tylko też po prostu bieda niestety, tam gdzie nie ma turystów. No. I kierunkowskazów nie ma tutaj w tym kraju. Tak. Ten wyjechał. Po prostu. No ja jeszcze tak samo. Jakiś market podległy. Jeżdżą jak szaleni też. No. Niczym się nie różnią od bośniaków. Trochę mają lepsze drogi, chociaż tutaj właśnie przy Podgoricy to już było kiepsko. A górki mają fajne, to fakt. Teraz zobaczymy, kto włączy kierunkowskaz? Ja. Brawo, Roman! No dobra, wyjeżdżamy z tej Podgoricy. Zatrzymują się w ogóle na środku. Aha. Wiadomo, chodzą w ogóle, wolna Amerykanka. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. Tak, to jest wyjazd z Czarnogóry. Muszę chyba stanąć paszporty wyjąć, Kasia. Mhm. Masz 30? W plecaku. Ten, znaki, Albania, 48, 40 w mieście, tak, 50, 110. No dobra, jesteśmy w Albanii. Możesz ten na mnie? No. Słuchajcie, po prostu jakiś
faktycznie te chyba opowieści Albanii są nie na darmo, bo przyszedł do nas kierownik Policji, nie wiem, celników i tu zaczął tłumaczyć, że jeżeli chcemy jechać dalej w Albanię, to musimy mieć insurans, który kosztuje 49 euro za 15 dni. No my jesteśmy na 3 dni i będziemy tylko tutaj w okolicach granicy, Szkoda RTF. No on jakby powiedział, że okej, nie będzie problemu z ubezpieczeniem. Mam nadzieję. Zobaczymy, najwyżej będziemy płacić policją. Nie wiem, zobaczymy. I generalnie po prostu miły dał nam kontakty, porysował, wszystko poopowiadał. Pokaż tą kartkę w ogóle, ja jestem w szoku, nie? Także... jedziemy. Zobaczmy. Nie mamy jeszcze waluty w ogóle żadnej. Zaraz może tu na stacji, co? Spróbujemy, Jukoju. Zobaczymy. W euro mają, 1,37, zobacz. Czy to można płacić euro na spokojnie? No zobacz, no mają ceny normalnie w euro. 1,37 i benzyna i ten. Tirana i Szkoder. Okej. Okay. Linki zakutane. Nie, dziewczyny, kobiety. Osiołki. Sorry. Chyba mi się bardziej właśnie w Albanii podoba, bo jest tak. No! Jest tak przestrzennie. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tak. Na drodze do TED zmieniamy trochę plany, nie mamy paliwa. 40 km pokazuje Google Maps, że przejedziemy w 2 godziny. Jest bardzo wąska droga na razie, tam podobno ma się jeszcze pogorszyć. Zmieniamy w ogóle trochę plany nasze, będziemy orientować się, zaraz będziemy wracać powoli. To szkoda, że zobaczymy dalej, nie? Będziemy wymyślać, co robimy. No ale górki same są fajne. Jutro chyba weźmiemy busik w ogóle ze Szkoder po prostu. Zamiast się tłuc własnym samochodem, to pojedziemy właśnie tam w góry busikiem. Dużo się buduje nowych rzeczy. Takie śmieciowiska czasami, że brak słów. To jest jakiś bazarek, zobacz. Pan sprzedaje mąkę, słuchajcie, taką, wiecie, z wora. Zmieloną. Tutaj arbuzki. Jakie czochy, kochany. No, czochy można kupić w sumie tutaj już. Zobaczymy, musimy ten. No, wiesz co. Też kawa idzie z tym rowerem. Jest, wyjeżdża pan? Co tu się dzieje? Trochę Maroko, co? Trochę Maroko, tak. Fajnie. Ten coś nie wiem, co robi? Co się tu kłócą? Tu znaków nie daje, ale skręca. Tutaj można kupić różne rzeczy. Piwko, kawę specjale. Parkują na trzeciego, w ogóle wiesz? Kiedyś raz na Ukrainie. Czekaj, to muszę w prawo skręcić, to jakieś rondo, okej? Flaga Albanii? Ale numer w ogóle jest. Zresztą, wiesz? No cześć, laska. Tylko, że jakimi rowerami jeżdżą? No jak w Maroko. To nie w Maroko, bo też jeździli. Pod prąd, na wszystkim jeździli. Flagi Albanii wiszą. Co i róż.
kto wie, co to jest. To jest budynek mieszkalny. Ale wszystko, na zobacz. Samej pranie się był, wisi, suszy. Na samej górze był zegar w ogóle. A, nie, faktycznie. To są bardzo do swojej flagi przywiązani, mówię też na samochodzie. Aha. I teraz zauważcie ilość Mercedesów. Jaki odsetek Mercedesów jeździ w tym kraju? Nie wiem, dużo, chociaż tak chyba się zmniejsza, zobacz. Nie jest tak dużo, nie? Jest dużo. Raz, dwa, trzy. Laguna. Mercedes, Volkswagen, zobacz, Renówka, Peugeot, Mercedes. Także wiesz, no jest lokalny transport. 50%? Mercedes. Mercedes, 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 Mercedes. To jest dziwne. Takie bardzo bym powiedział, że jest dziwne. Ci kurwa, wiesz, idą. Czy ktoś widział jakieś przejście dla pieszych kiedykolwiek? Panie, włączkę bym też wskazał dużo. Co tu się dzieje w ogóle? Tak samo było w Maroku na początku, nie? Co tam się działo? W prawo mam drogę teraz chyba. Właśnie widzę, w prawo muszę skręcić tam. Już tu nie ma w ogóle nic tak spadło. Piazza. Zamknięte drzwi robię. Nie tą drogę pojechałem. Muszę objechać. O. A Lawasz to jest myjnia, zobacz, ewidentnie Lawasz. No. Myślałem, że to jest od Lawasza jakiegoś placka czy coś takiego. I co wy tam wyłazicie, tak? Jedź, chłopie. A, znowu miałem skręcić w prawo. Skręć w lewo teraz. To nie ma ulic w ogóle, ja nie widzę tych ulic. Skręć w lewo, faktycznie, zobacz. O, tu mamy meczet. Ale gdzie tu w lewo mam skręcić, Kasia? Wiesz co? No właśnie wiem, właśnie o to chodzi. Wychodzimy na miasto, w Szkoder. Klimatyczne są te uliczki almańskie. Mamy fajny hostel. Później pokażemy wam. Zobaczcie, w ogóle są niesamowici. Nie wiem w ogóle, jak to powiedzieć. Straszny jakby jest bałagan, znaczy bałagan, chaos, właśnie, tak, dokładnie, chaos, źle to nazwałem. Ale jakiś porządek, oni się odnajdują w tym, nie? I w tym mieście mogą wszystko, jeżdżą pod prąd, jeżdżą jak chcą, gdzie chcą. Chodź, idziemy. Uważaj, samochód. A, ty masz pierwszeństwo, okej. Okay. Co? Okej. Okay. Idziemy zobaczyć ten, tu jest deptak główny, Szkoder i meczet, czekaj, meczet Ebu Becker, co? Tam wypadki, bo się zagapiłam. No, co zobaczyć? Góry i meczet. No, widoczek? Wszędzie są widoczki tu. Fajna jest Macedonia, Albania znaczy się. Naprawdę, chyba tu wrócimy. Jutro wracamy z powrotem do Czarnogóry niestety. Bo trochę się spinamy jeździć bez tej, bez ubezpieczenia i będziemy wracać do Czarnogóry. Banie zabezpieczają przed złodziejami i włamywaczami. Się tak patrzę na te budynki i wszystkie tu jakoś te budynki i okienice kojarzą mi się z Kubą, na której nie byłem co prawda, no ale widziałem różne filmiki. No i tak właśnie to mi się kojarzy. Chodzę, te albańskie uliczki są klimatyczne. Szkoda, że niestety niektóre ten, właśnie Kasia mówi z tyłu, że ma ochotę w końcu robić zdjęcie. I rzeczywiście, kurde, jakoś jak jechaliśmy do Albanii, to się przyłączyliśmy. Było fajnie już. To jest ciekawe zjawisko.
tarczą i tu takie... I tu to... Nie, no to, że shitet to jest sprzedaż, nie? Po prostu... Po angielsku shitet. Shitet po angielsku, co oznacza? No wiadomo. I tu jakiś kościół nam się zadbany, co najciekawsze. A tu już budynki mniej zadbane. Chociaż dalej, klimat ciekawe, klimatyczne, podjechane. Nasze jedzonko, piwko Peja. Jesteśmy w knajpie Peja. Takie piwo kosztuje 160 leków, czyli trochę więcej niż 1 euro. Wzięliśmy taki zestaw dla dwóch osób, czyli były takie dwa kotlety blaskawicy. Ziemniaczki, kajmak, oni tutaj podają w zupełnie inny sposób niż my się spodziewaliśmy, bo usmażyli nam, co jest jakby ciekawy sposób podania. I sałatka szopska z pysznymi pomidorkami. Zobaczymy, ile ostatecznie będzie rachunek, jak nasz wynosi. Jeszcze oczywiście woda, piwka, kola i tak dalej. Rachunek później zagramy. Tak wyglądają albańskie leki. Jest około 130 leków za 1 euro. Po siódmej, tak? Sprawdzałeś czas? 7:05. No i dopiero właśnie jak upały tu spadają, to wszystko powraca do życia. Normalnie mnóstwo samochodów, mnóstwo ludzi, mnóstwo knajp pootwieranych. My się najedliśmy za 2130 leków, plus dostaliśmy panu tam na piwek, czyli 2300 razem wyszło. Co jest spoko ceną w ogóle, najedliśmy się do pełna, zresztą było to na filmiku. Później pokażemy jeszcze rachunek. No dobra, jesteśmy w naszym hotelu i tu jest mały update cenowy. To jest z knajpy. Przypominam, 1 euro to jest około 125 leków. 130-125 generalnie dostawaliśmy. Tu są fajki. Lucky Strike 250, czyli niecałe 2 euro. 2 euro dokładnie, kęty są trochę droższe i tu sklep, po prostu byliśmy w picie, więc kola 1,5 litrowa kosztuje 1 euro, no i woda kosztuje po prostu jakieś grosze. Takie są ceny w Albanii.